Witajcie. Dostaję dosyć sporo zapytań od Was dotyczących kulinariów. Pytacie się, co zaserwować na weselu jako przystawkę, jako deser. W związku z tym postanowiliśmy przygotować cały taki cykl kulinarny, w którym będziemy prezentować różnego rodzaju dania. Dzisiaj zaczniemy od pysznego deseru, w związku z tym, że mamy sezon truskawkowy. Jest ze mną pan Grzegorz, mój szef kuchni. Panie Grzegorzu, co dzisiaj? Dzisiaj, pani Kasiu, przygotujemy deser, tak jak pani wspomniała, na bazie truskawek, korzystając z naszych truskawek, pierwszy wysyp naszych kaszubskich truskawek. Deser będzie w cieście cygaretkowym, truskawki frambirowane, z bitą śmietaną. Wyeksponujemy go, podamy trochę inaczej, także zapraszam. Zaczniemy od przygotowania ciasta cygaretkowego. Do niego musimy wykorzystać cukier puder, mąkę pszenną i białka w proporcjach po 100 gram. My te proporcje zwiększymy, zrobimy razy 2, czyli zaczniemy. Tak jak wspomniałem, masa cygaretkowa, cukier puder, mąka pszenna, białka, wszystkiego w proporcji po 100 gram. Po wyrobieniu masy dolewamy również 100 gram rozpuszczonego masła. Proszę, już mamy uzyskaną naszą masę cygaretkową. Wyłożymy ją teraz na pergamin. Będziemy odpiekać, tak jak wspomniałem, w temperaturze 180 stopni przez około 3 minuty. Także po upieczeniu ciasto jeszcze w miarę elastyczne. Formujemy to na lampce od wina lub na jakimś goblecie. Po wystygnięciu uzyskujemy taki kosz. Także przygotujemy teraz truskawki do naszego deseru. Lekko skarmelizujemy cukier na rozgrzanej patelni. Truskawki staramy się pokroić na 4 części, nie drobno. Skarmelizowane truskawki podlejemy nalewką agrestową i zaczniemy frambirować.